Właśnie sobie kończę kolejny poziom na wieży i został mi chyba boss do pokonania. Tak, za chwilę będzie bossik i sobie przejdziemy do openingu, ponieważ okazało się, że na moim koncie jest troszeczkę robuxów, więc oczywiście wydamy je dzisiaj na potkę, która zwiększy moje szanse na sekretną postać, prawda? Bo tak to będzie działało, a tak naprawdę zauważyłem, że jest Garb, czy też on się tutaj nazywa chyba Karp, postać, która jest jedną z lepszych, jeżeli chodzi o mityczne, i postanowiłem, że po prostu sobie spróbujemy na nią zapolować. Raczej powinno się to udać, zważywszy na to, że mam blisko 10 tysięcy tych gemów. Okej, mam 9757, ale możemy już zaokrąglić, że jest 10 tysięcy, także witam was serdecznie na samym początku. Jeżeli wierzycie, że uda mi się dzisiaj trafić coś dobrego, coś nawet bardzo dobrego, koniecznie zostawcie lajka pod tym filmem, no i subskrybujcie kanał, ponieważ z odcinka na odcinek jest nas coraz więcej. Jeżeli chodzi o to, co ostatnio się zmieniło, no to ewoluowałem swoją pierwszą postać i jak słusznie mi zwróciliście uwagę w komentarzach, to jest błąd, że jakby jest tam napisane, że na przykład jest zero żadnej postaci. No zobacz na to, mam Monster Sorcerera ewoluowanego i jest napisane, że jest ich zero. No tak nie powinno po prostu to działać, no mam nadzieję, że zostanie to naprawione, a jeżeli chodzi właśnie tutaj o ten limitowany banner, to powiem wam, że się zastanawiałem, czy lepiej zrobić coś takiego, że chyba sobie kupię Super Lucky w ogóle za 149 Robuxów, też nie wiem, ile dokładnie ich mam na koncie, możliwe, że mam mniej niż 100, także trzeba będzie po prostu z tego zwykłego sobie zainwestować, ale jak widzicie, jest tutaj cap, mamy 15 minut, więc zobaczymy, co z tego po prostu wyjdzie. I ta potka jest na godzinę. A, i będę miał 14 Robuxów. Także dołączajcie do mojej grupki, link jest w opisie, tam możecie mnie wesprzeć, kupując fajną koszulkę, taką, którą miałem i w sumie cały czas mam, właśnie w Bloxfrucie. Mam nadzieję, że niedługo dostaniemy update do Bloxfruta. Wiem, że jeżeli chodzi o Relsys, to już są jakieś tam zapowiedzi, że będzie za niedługo trailer, czy tam film, także na pewno sobie go obejrzymy, chociaż jeżeli on będzie trwał godzinę, to raczej nie będę wrzucał godzinnego odcinka. No nie wiem, coś jakoś to ogarniemy. W każdym razie przechodzimy do openingu, kupujemy sobie tą potkę i miejmy nadzieję, że dzisiaj dostanę mnóstwo postaci. Znaczy mnóstwo... właśnie, czekaj, tutaj... Aha, mamy sekret, okej, czyli jest sekretna postać i czas na małą wróżbę, nie? Czyli jedna... czekaj, czy działa to? Tak, mamy godzinę tutaj, gdzie jest idealnie moja kamerka, także jak widzicie, potka została zakupiona i to jest wróżba. Co dostaniemy tutaj? Może to... okej. Nie no, super. Wow, właśnie o coś takiego mi chodziło. Czy ja mam admirała... sekunda, muszę sobie tylko zobaczyć. Czy ja mam admirała light, lava... jest light. Okej, czyli ja ten banner już otwierałem, albo te postacie są jakieś wymieszane. No i mówię, cały czas walczyłem ze sobą, żeby dalej otwierać po prostu ten banner, bo jasne, w poprzednim odcinku, chociaż nie, to było dwa odcinki temu, udało mi się zdobyć obie postacie właśnie mityczne z tego banneru, ale jednocześnie są nadal te sekretne i chciałbym w końcu trafić pierwszą sekretną postać. Uwaga, kolejna wróżba. Nie, no dobra, ta potka działa w ogóle? Ej, no wydałem kasę. Dobra, zobaczymy teraz, co dostaniemy i mamy... najlepsza rzecz jest po prostu epicka z tego, co widzę. I właśnie się zastanawiam. O, shiny, okej, salamandra shiny. Dobra, jest git, jest git. To mi się podoba, ale coś miałem zobaczyć. A, że na ciebie mam, okej, no bardzo mało szans. Kurde, nie sądziłem, że tak mało szans jest na tego Garpa. Ale jak dostanę właśnie tylko jego, to już będę zadowolony. Raczej, znaczy... inaczej, ja i tak go dostanę, bo przecież mam uzbierane tyle tych gemów, że raczej to jest pewniaczek. O, kolejna salamandra, która jest shiny. Raczej tą setkę uda się tutaj zdobyć. A, nie, oczywiście, nie mam miejsca w swoim ekwipunku. No i w sumie zastanawiam się, czy powinienem sprzedawać tutaj tych cyborgów, ale powiedzmy, że jestem do tego zmuszony, bo inaczej mój opening nie będzie mógł trwać dalej. Cursed Archer też sobie weźmiemy, go sprzedamy. I tak nie ma ich tutaj jakoś zbyt dużo i oczywiście potwierdzamy. Właśnie tego mógłbym, chociaż nie. Shiny sobie wszystkie postacie zostawiamy, pyk, także lecimy dalej z tym openingiem i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Może się uda, nie, znaczy nie, no udać się uda, może nawet teraz. No nie, okej, dostałem coś epickiego i tyle. Jeżeli chodzi o miejsca w klanie, no, nadal jest klan pełny, nic nie mogę z tym zrobić po prostu, więc no nie polecam zadawać mi pytań. Lotar, czy wyrzucisz... O, dobra, ty, czekaj, czy ty... Ej, widziałem coś tam czerwonego. Nie, to jest niemożliwe, że pierwszy sekret poleci. Kurde, tak przez chwilkę... Aj, dobra, mythic. Mamy Garpa, ale przez to, że tam było coś na czerwono, to mówię, o kurde, dobra, będzie coś innego i w końcu dostanę pierwszy sekret, ale wygląda na to, że nie. Ale... O, okej, to jest legenda. O, ktoś mi wysłał zaproszenie do znajomych. Pozdrawiam serdecznie, ale niestety, niestety teraz jestem mega zajęty otwieraniem postaci i mamy legendę, Admiral of Light, no, jego już miałem. Fajnie, jakbym dostał... czekaj, a Shiny Hunter, co to w ogóle robi? Bo to mi się, to już mnie zastanawia. W tym sensie, że jest większa szansa na Shiny. Kurde,
Fajnie by było wydać kasę, nie? Na coś takiego. Ale nie, no i tak mówię, ja miałem resztkę Robuxów jakoś tam, nie wiem nawet skąd, z jakiego tego. iFan, my pomóc? Co to w ogóle jest za język? iFan, my pomóc? Dobra, dziwnie to zabrzmiało, ale chyba przez to, że na Robloxie jest coś takiego ostatnio jak automatyczne tłumaczenie wiadomości, ale mogę gadać teraz głupoty. Dobra, można sobie gemy, w ogóle to się tak nie opłaca kupować tych gemów za Robuxy, no najbardziej się opłaca kupić po prostu co innego i mamy kolejna legenda, okej. Okay. No ale nadal, sekretna jednostka musi paść, po prostu, w końcu. Pierwszą sekretną fajnie by było tutaj sobie zgarnąć, no i tak jak mówiłem, będziemy, w końcu dojdziemy do tego, że będziemy musieli sprzedawać legendarne jednostki, ponieważ raczej nie sprzedaję tych, które mam już. W tym sensie, jakby to wytłumaczyć. Jeżeli mam już jakąś jednostkę, powiedzmy nawet niebieską, to już sobie ją zostawiam. Wiecie, jak w Pokédexie sobie Ash zbierał Pokémony i to ja też chcę uzbierać wszystkie postacie. Chociaż najlepiej by było w wersji Shiny sobie wszystkie uzbierać, no ale raczej to nie ma możliwości. Ty, w jaki sposób oni chcą mi pomóc? Bo jakby mnie to ciekawi, bo tutaj pisze jakiś widz, tak? Tak mi się przynajmniej wydaje, że to jest widz. W jaki sposób on mi chce pomóc w openingu? W tym sensie będzie mi kibicował? Jej! Jeżeli chcesz mi pomóc, to zostaw łapkę w górę pod tym filmem. O, kolejna legenda wpadła. Może to będzie shiny legenda, to już by było całkiem spoko. Ponieważ, właśnie, dlaczego ja na tego Garpa poluję? Bo sprawdzałem sobie tier listę i Garp jest jedną z najlepszych mitycznych jednostek. Na pewno jest lepszy niż... Uuu! Dobra, czy... Okej. Okay. Czy to jest to, co ja myślę? Tak, chyba drugi Garp poleci. Albo może sekret i garb. Okej, okay, zarąbiście. Fajnie, że mamy drugiego garpika. Szkoda, że to nie jest shiny, bo jednak fajnie by było go, wiecie, wymienić na coś. Ale jeżeli chodzi o tą Warrior Princess, tą taką z mieczem z... Ojejku, ona jest podobno z... Kurde, ostatnio to solo leveling. Właśnie, nadrobiłem sobie solo leveling. Bardzo fajne, bardzo fajnie się kończy. Teraz, jeżeli kogoś to interesuje, wiem, że nikogo to nie interesuje, to oglądam siódmy sezon My Hero Academy, czy tam Boku no Hero Academia. Tak jest inna nazwa. Chyba nie ma tutaj żadnej postaci właśnie z tego anime. A szkoda, bo jest naprawdę całkiem fajne. Także już dwie mityczne postacie są właśnie ogarnięte, a wracając do tematu, o którym mówiłem, to chodzi o to, że chcę zamienić Garpa zamiast właśnie tej Warrior Princess. I chcę zobaczyć, czy cokolwiek to zmieni, czy jakkolwiek lepiej po prostu to będzie wyglądało. Ej, ale on zarąbiście wygląda. Dobra, przeklikajmy sobie dalej i właśnie tutaj chyba będę miał jakąś legendę. Ta, mamy legendę, wow. Dobra, ale kurde. Może? Nie, dobra, nie będziemy. Nie. Kit z tym limitowanym banerem, chociaż właśnie, ty, już... Czy to jest... Ej, opłaca się, powiem wam tak, opłaca się. No zobacz na to, kolejny mityk mi poleciał. Trzy mityki w jednym odcinku. No to jest jakiś rekord, ale wiadomo, mam odpaloną tą potkę. I właśnie, kurde, zastanawiam się, co ja mam teraz zrobić z tą potką. Doesn't stack with a lucky potion. No właśnie, bo najlepiej tej potki chyba używać w momencie, w którym mam przygotowane, nie wiem, 100 tysięcy tych diamentów, żeby przez godzinę robić ogromny opening. A jeżeli ja mam godzinę tej potki i jednocześnie tak naprawdę ta potka mi się zmarnowała teraz totalnie, no bo tak to możemy to nazwać, że się zmarnowała. No wiecie co, otworzymy sobie tutaj. To jest ten limitowany baner. Fajnie, jakbym tutaj jeszcze dostał mityka, ale raczej tak nie będzie, bo mamy naprawdę bardzo, bardzo małą szansę. Okej, okay, Swiftness 1, gdybyś ty był shiny, byłoby spoko. Także teraz pootwieramy sobie pyk, pojedynczo, powolutku, bo mamy jeszcze w sumie 8 dni, tak, 8 dni do kolejnego update'u i do kolejnego baneru, więc... No właśnie, jeżeli będziecie chcieli, możemy sobie jeszcze jakąś potkę użyć po prostu, tylko żebym musiał przygotować naprawdę dużo tych diamentów, nie? Żeby to zrobić, ten jakiś opening taki potężny, że wiecie, żeby ta potka się opłacała jednak, bo wydaje mi się, że aktualnie to nie za bardzo się opłaca w tym sensie kupować tą potkę. Jasne, ja dostałem te postacie, ale mam za mało gemów, żeby to wykorzystać tak, wiecie, na 100%. I tak, otwieram sobie po jednym, bo liczę na to, że z tego jednego po prostu poleci mi coś bardzo fajnego i dobra, 400. Ostatni. No epickie, naprawdę epickie, coś takiego dostałem, nie wiem, myślałem, że będzie troszeczkę to lepiej wyglądało i niestety nie mam nic więcej, ale nie zmienia to faktu, że Warrior Princess, ty niestety idziesz sobie na zasłużony odpoczynek i witamy nową postać, czekajcie, B+, o, trzech karpów dostałem, no czyli trzech udało się ich zdobyć, BAF, troszkę te statystyki mi się nie podobają, ale powiedzmy, że tak to będzie wyglądało, planuję teraz właśnie jak najszybciej wbić się
ten 50 poziom, żeby sobie odblokować kolejnego slota. A jeżeli chodzi o przedmioty, crafting, to wydaje mi się, że ja mam ich tak mało. To Skull Mask, ojejku, do kogo to jest? O, widzicie, mam bardzo mało tych gwiazdek, także no kolejnym celem na pewno jest ogarnięcie tego. Także jeżeli odcinek wam się podobał, wiem, to są tylko odcinki openingowe, ale zostawcie łapkę w górę, to no co, pewnie jeszcze kupimy jakąś podkę, jeżeli będziecie chcieli. Ale no widać, że te podki dałem dużo. Zobaczcie, 3 mityczne w jednym odcinku, no niestety nie udało się trafić secret jednostki, ale to jeszcze wszystko przed nami.